Jeżeli wierzysz w Boga, pamiętaj, że prawda jest jedna, niezmienna i nieodwołalna i do zbawienia potrzebna. Te słowa w sercu wyryj i w duszy swej rozważaj, a jeśli ktoś ci mówi, że ma własną prawdę, uważaj, albowiem człowiek sam z siebie niczego nie ustanowi. Nie ufaj byle komu, zaufaj Kościołowi. Nie w księdza wierz, ale w Kościół. Nie szukaj podłych błahostek. Dziś, gdy pragnienie prawdy zastąpił głód ciekawostek, toleruj głupców, lecz tępw głupotę i podły gust. Nie pozwól w imię miłości zamykać sobie ust. Niech wiedzą niedoskonali, że są niedoskonali, albowiem prawdziwa miłość w prawdzie się doskonali. Nie próbuj naśladować głupoty prostego tłumu. Jeżeli Bóg dał ci rozum, to rób użytek z rozumu. Na przekór inteligentnej wulgarnych mędrców armii, niech wiara twa szuka rozumu, a rozum prawdą się karmi. Niech nie zachwieje tobą dyskurs przewrotnie mętny, bo szatan nie ma mądrości, jest tylko inteligentny. Szatan jest księciem kłamstwa oraz artystą grzechu. Fałsz miesza pół na pół z prawdą, nie rezygnując z uśmiechu. Przedrzeźnia dobroć Boga i mękę Zbawiciela. Ludzkości ułatwia życie, rozgrzeszeń chętnie udziela. Ale kto sobie i innym prawdę powiada w oczy, takiemu człowiekowi i szatan nie podskoczy. Lecz nie myśl, poznawszy prawdę, że nic ci już więcej nie trzeba. Najgorszy łajdak może przed tobą wejść do nieba, bo miłosierdzie pańskie sąd ostateczny uprości. Każdemu odmierzy tylko według jego miłości. Ty módl się o miłosierdzie i bądź miłosierny dla brata, myśląc o dniu dzisiejszym, myśl zawsze o końcu świata. Pamiętaj, że prawda jest jedna, jedyna i nieodwołalna i do zbawienia potrzebna. Te słowa w sercu wyryj i w duszy swej rozważaj. A jeśli ktoś ci mówi, że ma własną prawdę, uważaj, albowiem człowiek sam z siebie niczego nie ustanie.